Bardzo proszę, pochylmy nasze głowy, ja zniosę modlitwę. Święty drugi Panie, my Tobie dziękujemy za to, że tego niedzielnego poranku możemy być na tym miejscu zgromadzeni. Dziękujemy za Twoją wielką łaskę, za Twoją wierność, dobroć. Panie, dziękujemy za Twoje miłosierdzie. Dziękujemy za to, że i dzisiaj możemy być w nowej kaplicy odremontowanej. Panie, za to, że przeprowadziłeś również i każdego z nas, cały nasz zbór, Panie, przez ten czas remontu, Panie, że również możemy teraz być na tym miejscu. Dziękujemy, Panie, za to, że Twoja chwała i Twój majestat nie zmieniły się. Panie, że jesteś ciągle Bogiem na tronie, Bogiem, który króluje. Panie, chcemy Ciebie uwielbić i chcemy też prosić o to, by nasze serca dzisiaj zostały ubłogosławione tą społecznością, Panie, aby również słuchając Twojego słowa, byliśmy zachęceni, Panie, aby żyć blisko Ciebie. O to Cię, Panie, prosimy i dziękujemy za to, że możemy to czynić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Chciałem wszystkich serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, życząc Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy w odremontowanej kaplicy. Jest to dla nas wielka radość i Boże błogosławieństwo, bo Pan przeprowadził nas przez ten czas. Przez 10 kolejnych niedziel byliśmy w tym budynku, ale piętro niżej, w skromnych warunkach i jesteśmy wdzięczni również, że Pan Bóg dał przetrwać ten czas, a również i tutaj, że i ta kaplica może wyglądać tak, jak wygląda i myślę, że jesteśmy wdzięczni naszemu Panu. Chciałem przywitać serdecznie naszych gości, którzy dzisiaj nas odwiedzili. Niech Pan Bóg was błogosławi, brat Paweł, małżonka Danusia z dziećmi, niech Pan Bóg was błogosławi. Służą nasi braterstwo w Żywcu i tam również ta praca się rozwija, jest Pan Bóg błogosławi. Witam również Noemi, naszą córę, z Pawłem, z dzieciaczkami, niech Pan Bóg was błogosławi. Po dłuższej nieobecności jest z nami siostra Aniela. Bardzo się cieszymy, siostro, że jesteś z nami, że Pan Bóg również jej posilił. Było to pragnienie wielkie w sercu, żeby być razem w społeczności. Niech Pan Bóg błogosławi ten czas. Jak będzie wyglądała dzisiejsza społeczność? Za chwilę odczytam z Bożego Słowa jeden fragment. Niech to Słowo pobudzi nasze serca do wdzięczności. Powstaniemy do modlitwy. Później poproszę i Tanie, i Arka, żeby poprowadzili nas. Zaśpiewamy 4 pieśni. Będzie pieśń solowa. Razem z bratem Mirosławem usłużymy przy Wieczerzy Pańskiej. Później jeszcze będzie pieśń Noemi i brata Pawła zapraszamy do usługi. Bracia i siostry, nie wszystko jeszcze zostało dokończone w tym budynku. Są pewne jeszcze braki, ale myślę, że w najbliższym czasie również Pan Bóg pozwoli nam z tym wszystkim się uporać i będziemy mogli korzystać z tego, co jest. Niech imię naszego Pana będzie błogosławione. A teraz odczytajmy Słowo Boże. To będzie jeden werset w zasadzie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, ostatni werset tego rozdziału. Posłuchajmy, odczytajmy to słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Przeczytam z innych tłumaczeń, bo ciekawie również ten werset jest oddany. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. W tłumaczeniu Jakuba Wójka. A tak, bracia moi mili, bądźcie stateczni, a nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiej zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu. A jeszcze z tłumaczenia dosłownego, z interlinii. Także, bracia moi umiłowani, utwierdzeni, stawajcie się niewzruszeni, obfitujący w dziele Pana w każdej chwili, wiedząc, że trud wasz nie jest pusty w Panu. Takie zachęcające słowo, kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy słowo, Pan Bóg zawsze nam ma coś do powiedzenia i to słowo również zachęca. Cały ten rozdział mówi o zmartwychwstaniu, o tym, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i to jest nadzieja
każdego wierzącego człowieka, ale drodzy, apostoł Paweł nie kończy tego rozdziału nawet dziękczynieniem, nie kończy tego słowa jakimś wizerunkiem wspaniałej przyszłości, ale wskazuje na pracę, na trud, na to, że mamy wykonać robotę w każdej chwili. Mamy być gotowi do tego. I Boże Słowo nas zachęca, bracie, siostro, dopóki jeszcze jesteśmy na tym padole łez, jeżeli jeszcze nasze nogi chodzą po tej ziemi, to mamy być zaangażowani w służbę dla Pana. Nie ma wakacji, nie ma wolnego czasu od służby. Oczywiście są święta, jest czas wolny, Pan Bóg każe nam również odpocząć, bo potrzebujemy tego jako ludzie. Ale mamy być zaangażowani w tym dziele Pana i mamy robić to z wielkim również i poświęceniem. Apostoł Paweł w obliczu pewności zmartwychwstania i tego, że wiara Chrystusa nie jest daremna, wzywa swoich ukochanych braci. Zobaczcie, jak apostoł Paweł powiedział: bracia moi mili. On nie miał wiele dobrych słów do powiedzenia w Koryncie, bo wiemy, jak ten list, jakimi problemami się zajmuje, jak apostoł Paweł musiał prostować pewne rzeczy, jak musiał nawet ostrym językiem wzywać. Ale tutaj mówi: ale bracia moi mili, siostry moje miłe, bądźmy zawsze, w każdej chwili stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Drodzy, my nie oczekujemy nagrody tutaj. To nie jest tak, że tutaj czekamy, że nas ludzie będą gloryfikować i podnosić do góry. Bracie, siostro, nasza nagroda jest w niebie. Służ Panu, żyj blisko Pana, świadcz, wykorzystuj czas, a nagrodę będziesz zbierał u Pana. I tak jak czytaliśmy w trzecim rozdziale, żeby nie było tak, bo musi być wypróbowane każde dzieło przez ogień, nasze dzieło jest zbudowane ze słomy, z siana, bo to zostanie spalone. Ale niech to będzie z tych szlachetnych rzeczy. I bracie, siostro, niech również i nasze serca będą pobudzone tym słowem. Bracia moi mili, Paweł widzi zbór jako jedną drużynę. Nie dwie drużyny, nie do różnych bramek, ale jedna drużyna idąca w konkretnym celu. Zgromadzeni wokół Chrystusa. Koryntianie już nie mają być dziećmi. Nie mają być tymi, którzy lada wiatrem nauki są odwodzeni od prawdy Ewangelii, ale mają być tymi, którzy stoją na gruncie Słowa Bożego. I w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, 23 werset, odczytam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli tylko trwacie w wierze, bracie, siostro, mamy trwać w wierze. Nasz przekład warszawski mówi: jeśli wytrwacie. Oryginał mówi: jeżeli trwać będziecie, bo nasze zbawienie nie jest w naszych rękach. To nie zależy od nas, czy my wytrwamy. Potrzebujemy Bożego posilenia. My mamy trwać. My mamy trwać. Mamy trwać jako ta Boża drużyna, ugruntowani, utwierdzeni, nie nadający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. A list do Hebrajczyków mówi, 10 rozdział, 23 werset: trzymajcie się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Bracie, siostro, bądźmy ludźmi, którzy opływają w zapał. I potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego po to jest zbór, po to jest Kościół, żebyśmy mogli sobie dodawać otuchy, abyśmy mogli siebie zachęcać. Bracie, siostro, idźmy do przodu. Jest nadzieja, jest wiele pracy do wykonania. To jest trud, to jest poświęcenie. Czasami trzeba swoje rzeczy odłożyć gdzieś na bok, bo są pewne rzeczy, które są bardzo ważne i istotne. To jest niesienie ciężaru. Dla naszego Pana to był pot, to była męka, to był krzyż. Dzisiaj nie mielibyśmy zbawienia, gdyby Pan Jezus powiedział: ale ja mam swoje życie, ja mam swoje sprawy. On powiedział: ja przyszedłem, żeby szukać i zbawić to, co było zginęło. I dlatego bądźmy tymi, którzy opływają w nadzieję, a Pan Bóg nas będzie błogosławił, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bracie, siostro, ten trud, który był tutaj wykonany, nie był daremny.
nie był daremny w Panu. Wiecie, Pan Bóg nas przeprowadził przez ten czas. Może w przyszłym tygodniu troszeczkę więcej opowiemy na temat tych poszczególnych dni, etapów prac, które były wykonane. Są pewne zdjęcia, slajdy, troszeczkę powiemy na temat tego więcej, ale rzeczywiście Pan Bóg zachował, przeprowadził i wiecie, to jest Boża łaska, bo w tym czasie wydarzyło się wiele wypadków na różnych budowach. Wiele ludzi nawet straciło życie. Pan Bóg zachował, nikomu nic złego się nie stało. Wiecie, Pan Bóg zachował nas przed różnymi nieszczęściami. Być może, że kiedyś Pan nam w niebie powie, tak, to musiało się wydarzyć, to było tak i tak, bo ja Ciebie wtedy zachowałem. I chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tym dziele. Od samego początku, aż po ten dzisiejszy dzień, bracia i siostry, potrzebujemy się zachęcać. I czyńmy to dalej. I bądźmy dla siebie zachętą, bo tego potrzebujemy. Tak wiele jest zniechęcenia w tym świecie, dlatego bądźmy zachętą dla siebie. Chciałbym, abyśmy teraz powstali, uwielbimy Pana w naszych modlitwach, przychodźmy przed oblicze Pańskie z dziękczynieniem, a później będziemy śpiewać pieśni. 320 ze śpiewnika pielgrzyma, ach, potrzebuję Cię.
Kiedy widzę pamiątkę przed sobą, to wiecie, chcę się śpiewać o miłości, bo dla mnie osobiście to oznacza miłość. Zmarł za moje grzechy, żeby udowodnić mi po raz kolejny, że dla Niego jestem czegoś warta. Może dla ludzi nie jesteś niczego warty, może sąsiedzi Cię nie lubią, może bracia, siostry patrzą na Ciebie jakoś trochę inaczej, ale Jego miłość, ona naprawdę odnawia i tą miłością powinien kochać każdy. I właśnie pieśń, którą chcę śpiewać, ona będzie o tym, że miłość zawsze chciała mieszkać w Twoim sercu, ale tak naprawdę jej domem zawsze będą niebiosa. Pieśń będzie w ukraińskim języku. Завжди в тобі жила, хоч її домом було небо, як мандрівник на цій землі, але не йде слідами хліба, вона готова все віддати, підняти зраненого болем, образи всі на себе взяти. Щоб ти мав радість і свободу, любов живе на небесах, світло її горить усюди, стукає ніжно тут в людських серцях. Тільки люди на землі, та наш Господь, це вся вселенна, свою любов являє скрізь.
прийшов свій до кінця, живши світло нам і віру, так як і він любити прагнув, бо ми його творіння, любов живе на небесах, світло її горить усюди, стукає ніжно тут в людських серцях. Kolejny cud, wiem, że poruszasz się wciąż. Tam, gdzie ty zjawiasz się, nowym życiem zastępujesz śmierć. Mnie też ożywia twój głos. Wiem, że ty jesteś Bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko. I wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś. I wiem to na pewno. Nie zmienisz się. Ty możesz wszystko. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Wielką moc ma twój duch, żadna siła nie dorówna mu. Więc dziś niech wieje twój wiatr. Serca lud na twój szept, jak Jerycha mury kruszy się. I nic nie dzieli już nas. Wiem, że ty jesteś Bogiem, więc proszę, objaw się znów. Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko. I wiem, ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś i wiem to na pewno, nie zmienisz się. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, ty nigdy nie zawiodłeś. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś, nie zmienisz się. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, ty nigdy nie zawiodłeś. Nie, ty nigdy nie zawiodłeś. Kochani, chciałam zaśpiewać tą pieśń odnośnie tego, że Pan Bóg nigdy nie zawodzi. I jak tata opowiadał, wiele świadectw z tego, jak tutaj był ten remont przeprowadzany, przepraszam, to On nigdy nie zawodzi. I w każdym najmniejszym szczególe zawsze się troszczy i zawsze
zawsze daje odpowiedź we właściwym czasie. I jeżeli mogę Was prosić, zaśpiewajmy razem. Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, dobrze? Ty możesz wszystko. Ty możesz wszystko. I wiem, Ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Nie, Ty nigdy nie zawiodłeś. I wiem to na pewno. Nie zmień. Jeszcze raz zaśpiewajmy. Ty możesz wszystko, Ty, Panie, możesz wszystko, Ty możesz wszystko. I wiem, Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, nie, Ty nigdy nie zawiodłeś. I wiem to na pewno, nie zmienisz się. I wiem to na pewno, nie zmienisz się. I wiem to na pewno, nie zmienisz się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty się nigdy nie zmieniasz. Że byłeś ten sam i w starej kaplicy, jesteś ten sam w nowej kaplicy. I dziękujemy Ci za to, że zawsze możemy na Tobie polegać. Bądź wywyższony. Amen. Zasłuchałem się trochę, tak pięknie, i ta piękna nowa sala wasza tutaj, to wspaniale, że Pan nie zawodzi, i że wysłucha waszych modlitw, i że to oto bojowaliście nie tylko w modlitwach, ale własnymi rękoma bojowaliście, a Pan działa ku dobremu wszystkim, z wszystkimi, którzy dokonują pewnego dzieła, tak, i biorą sprawy w swoje ręce, i wtedy Pan dokłada swoją moc i dzieją się wtedy wspaniałe rzeczy. Słuchajcie, to przywilej, że dzisiaj mogę tu być z wami. Troszkę tutaj już się z bratem dzieliłem, że mam lekką presję, bo to pierwsze kazanie w nowej sali, znaczy nie zupełnie nowej, ale odnowionej, więc jakim słowem się podzielić w takiej sali? Do końca nie wiedziałem, czy będę w nowej sali, ale mam nadzieję, że to słowo, które dzisiaj będziemy rozważać, ono jest właściwe na ten czas, bo mówi o właśnie o tym, co dzisiaj wspominaliśmy, o wielkiej łasce, którą mamy w naszym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie, o tym, co dla nas uczynił, o tym wielkim dziele zbawienia, o tym, że ta łaska wciąż trwa, że ten Boży głos wciąż jest słyszany, że wciąż ten głos dociera i wciąż zmienia serca ludzi, porywając ich do siebie, porywając do Królestwa Bożego. Bo tak jak tu gdzieś wcześniej na modlitwach mówiliśmy, naszą ojczyzną jest Królestwo Niebieskie, nie ta ziemia. I na tym się skupiamy. Chciałbym, żeby dzisiaj podstawą naszego rozważania był znany nam, naprawdę znany nam fragment Ewangelii Jana z 3 rozdziału, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem, kiedy Nikodem przychodzi do Pana Jezusa, ten faryzeusz, uczony człowiek, odbywa się między nimi ciekawa rozmowa. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 3, będziemy czytali wersety od 1 do wersetu 18. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 1 do 18. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co robi Pan Jezus. Tutaj Nikodem mówi w jakichś superlatywach o Panu Jezusie, o tym wyznaje, że musi być od Pana Boga, skoro to wszystko takie cuda czyni. I tak jakby Pan Jezus w zasadzie nie odpowiadał mu na nic i tylko mówi wprost: musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Od razu uderza w sedno. Nie chcę zdawać się w dyskusję, no tak, wiesz,
Byłem tym, który był zapowiadany od wieków, przyszedłem. Nie dziw się, to wszystko się dzieje, bo Słowo Boże to zapowiadało, prorocy zapowiadali, tak miało być. Nie, Pan Jezus tego w ogóle nie robi. Nie tłumaczy się z tego swojego poselstwa, tylko mówi, musisz się na nowo narodzić. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I ten nasz znany werset, którego uczymy się na szkółce niedzielnej i wierzę, że pamiętamy go do dzisiaj. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Drodzy kochani, Biblia nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzisz na nowo. Tutaj Pan Jezus to mówi wyraźnie. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I Pan Jezus tutaj nie dyskutuje, nie polemizuje, czy w ogóle istnieje coś takiego jak Królestwo Boże. Prawda? On mówi wprost. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzisz na nowo. I wiecie, ten tekst jest z nami od 2000 lat, bo mniej więcej tyle minęło od tej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. I wiecie, wciąż wielu ludzi zadaje to pytanie, tak jak Nikodem, jakże się może człowiek narodzić na nowo? Słuchajcie, Biblia jest z ludźmi tyle lat i jest powszechnie dostępna, a ludzie wciąż zadają to pytanie, jakże to się może stać, żeby się człowiek mógł narodzić na nowo? I wciąż gdzieś to pytanie rozbrzmiewa. Wiecie, co powiedziałbym tak, współcześnie jest jeszcze nawet gorzej, bo ludzie zadają pytanie inne, po co się ma człowiek narodzić na nowo? Po co się ma człowiek narodzić na nowo? Dzisiaj takie ludzie pytania zadają. Albo może nawet w ogóle zadają pytanie, co to jest w ogóle Królestwo Boże? Spotkaliście się z tym? Coraz więcej mamy ateizmu, niewiary w Boga, podważania w ogóle istnienia Boga. Dziś wielu ludzi w ogóle nie wierzy w istnienie Boga. Więc zadają pytanie właśnie takie, a w ogóle co to jest Królestwo Boże? Pierwszy raz słyszę. Nigdy nie słyszałem o tym. Ludzie odeszli tak daleko od Boga dzisiaj, że potrzebny jest powrót do nauki o podstawach, nauki o Bogu, o stworzeniu, o człowieku, nauki o grzechu, o wieczności, bo dzisiaj ludzie często nie chcą słyszeć o grzechu, co to jest grzech. Jakieś bujdy opowiadasz, to tak, kiedyś tam dawno temu o tym mówili. Grzech? Jaki grzech? Dzisiaj ludzie w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Potrzebują wyjaśnienia, czym jest Królestwo Boże, że ono istnieje. Żyjemy w kraju, gdzie większość ludzi uważa się za chrześcijan, prawda? A tak wielu nawet nie wie, czym jest Królestwo Boże. Zapytajmy na ulicy, zapytajmy sąsiadów, czy wiesz, czym jest Królestwo Boże? Królestwo Boże. Czym jest? Bo wiecie, ludziom się wydaje, że Bóg mieszka w kościołach i został zamknięty w małym pudełku.
Tak, że do tego się ogranicza Królestwo Boże, jeżeli w ogóle mają o tym pojęcie, że wejdą do Królestwa Bożego, jeżeli mają o nim pojęcie, bo sypnęli sporo grosza na tacę. Tak? Dzisiaj ludziom się tak często wydaje, naszym rodakom, że dobrze żyli po prostu. Żyłem dobrze. Przecież Pan Bóg mnie przyjmie, prawda? I wiecie, ludziom dzisiaj się wydaje, jak patrzymy, że życie generalnie polega na tym, żebyśmy grzeszyli i żebyśmy byli ciągle rozgrzeszani. Że życie polega na tym, że grzeszymy i nas ktoś ciągle rozgrzesza. I wtedy jest w porządku. Że nad tym nie trzeba się zastanawiać. I tak dzisiaj wygląda świat. Wielu ludziom wydaje się, że w ogóle nie ma grzechu. Że nie istnieje coś takiego jak grzech. A w końcu wielu ludziom się wydaje, że w ogóle nie ma Boga. Tak, i z tym się spotykamy. Bóg, jaki Bóg? Psalm 33 mówi: Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Biblia w ogóle nie zajmuje się kwestią istnienia Boga. Biblia zakłada, że Bóg istnieje, że to jest fakt. I tutaj mamy dowód na to, że Pan istnieje i spogląda z nieba na wszystkich ludzi i widzi, co tu się dzieje. Ukształtował każdego z nas i uważa na wszystkie czyny ludzi. Niezależnie od tego, czy wierzą w Niego, w Jego istnienie, czy nie. Czy wierzą w Królestwo Boże, czy nie wierzą. Mówi bardziej dosadnie Biblia. Psalm 53, drugi werset mówi: Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Dosadnie. Tylko głupi człowiek uważa, że nie ma Boga. Dlatego Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości, że istnieje Bóg, że Bóg stworzył świat, że Bóg stworzył człowieka, że istnieje niebo, ale istnieje piekło. O tym Biblia też mówi, że istnieje wieczne potępienie. Miejsce, do którego idą ludzie, którzy odrzucili Boga, którzy nie chcą wierzyć w Boga, którzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak Królestwo Boże. Mówią, że to są jakieś bajki. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie. Jest niebo i jest piekło. I są tylko dwie drogi, którymi może człowiek podążać. Czy jest tego świadomy, czy nie? Istnieje też grzech, z powodu którego Bóg dzisiaj, drodzy kochani, nie przebywa z ludźmi. Bo nie może, bo jest święty. Słowo Boże mówi, Bóg jest tak święty, że nie może przebywać wspólnie z grzesznikami. Dlatego jest oddzielony od ludzi. Dlatego, kiedy człowiek upadł, Bóg się oddzielił, odłączył. Musiał odłączyć człowieka od siebie, ponieważ człowiek stał się grzeszny, a jego świętość i jego sprawiedliwość nie pozwala na to, żeby człowiek grzeszny przebywał w jego pobliżu. I dlatego dziś Boga nie widzimy. I to Królestwo Boże, o którym jest mowa, jest niewidzialne dla nas, ale istnieje. Jest niedostępne dziś dla człowieka, bo to jest dopiero przyszłość. Z powodu grzechu właśnie człowieka. W pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, czytamy: Jedyny Bóg, 16 werset, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Jedyny, który mieszka w światłości niedostępnej, dziś dla nas niedostępnej. To jest dowód Pana Słowa Bożego i tego, co czytamy o tym, że Bóg dziś jest niedostępny dla nas. W sensie widzialności, nie widzimy Go, co nie zmienia faktu, że istnieje. Nie zawsze tak było, kochani. Nie zawsze tak było, że Bóg był daleki od ludzi. Kiedy stworzył człowieka, kiedy człowiek był w raju, Bóg był blisko. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak to było wspaniałe, kiedy Bóg przechadzał się pośród swojego stworzenia, pośród Adama, Ewy, rozmawiał z nimi jak człowiek z człowiekiem. Chociaż był Bogiem, mieli komunikację, był dostępny dla nich. Mamy to wszystko zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. 3 rozdział, 8 werset mówi, jako dowód na to, że był blisko. Gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie,
powiewie dziennym. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Widzicie Pan tu obraz tego, że Pan Bóg przechadza się po ogrodzie i widzi Adama, Ewę, nawet tam woła do Adama. To nie jest głos, który jest jakiś niewidzialny, który Adam słyszał w głowie. Nie, on słyszał realnie, jak Pan Bóg go woła. To był prawdziwy głos, prawdziwe zawołanie do Adama. I dalej właśnie w wersecie 9 czytamy, lecz Pan Bóg zawołał na Adama, rzekł do niego, gdzie jesteś, w języku zrozumiany przez Adama, gdzie jesteś? Bo cię szukam, nie widzę cię. A Adam też widział Pana Boga, bo się schował. Raz go słyszał, ale wcześniej widział, że Pan Bóg stanie przed nim i się schował. Czyli była relacja bliska człowieka z Bogiem. Taka relacja, której dziś nie znamy, po tym jak człowiek upadł, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. I możemy dzisiaj zadawać sobie pytanie, co się takiego wydarzyło, że wiele wieków później Pan Jezus mówi do Nikodema, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co zostało utracone? Czemu zostało utracone? Zobaczcie, jak sytuacja się zmieniła. Dlaczego człowiek musi się narodzić na nowo dzisiaj, żeby ujrzeć Królestwo Boże? Wtedy nie musiał, prawda? A dziś Pan Jezus mówi, daje poselstwo, musisz się narodzić na nowo, żeby ujrzeć Królestwo Boże. Znowu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugiego rozdziału, czytamy 16 werset. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z drzewa, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W trzecim rozdziale, 6 wersecie czytamy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. I tak to się właśnie zaczęło. Bóg dał polecenie, przykazanie, nie wolno ci z tego jednego drzewa jeść. A człowiek zobaczył, że owoce są dobre, że będzie jak Bóg, będzie mądry. Oczywiście wiemy, że tam brał udział w tym szatan. To jest dosyć ciekawa historia, ale nie mamy na nią dzisiaj czasu. Ale ostatecznie zrywa owoc. Jest nieposłuszny Bogu i upada. I tak się zaczyna. List do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset mówi, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, i chyba nawet czytaliśmy ten fragment rano, mi się wydaje, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi, śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przez jednego człowieka, Adama, przyszła śmierć na wszystkich. Przyczyną tej śmierci jest grzech. To jest nieposłuszeństwo. I przez ten grzech Pan Jezus musiał powiedzieć Nikodemowi, musisz się narodzić na nowo, by ujrzeć Królestwo Boże. Od kiedy człowiek się rodzi, w zasadzie od tego czasu, każdy, który się rodzi, jest obarczony piętnem śmierci. Tak mówi Boże Słowo. I tutaj, jak czytaliśmy apostoł Paweł, nie tylko śmierci fizycznej, bo to też był efekt, prawda? Ludzie mieli żyć wiecznie, tak zostaliśmy zaprojektowani, mieliśmy żyć z Bogiem wiecznie. Bóg inaczej zaplanował wieczność dla nas. Jesteśmy stworzeniami wiecznymi, ale plan był taki, że mamy z Nim przebywać. Ale odkąd człowiek upadł w grzech, to Bóg również skrócił dni jego życia. Powodował, że jest śmierć fizyczna. Przyszło cierpienie, przyszło przekleństwo na ziemię, o której czytamy też w pierwszej Księdze Mojżeszowej. I człowiek umiera fizycznie, ale przyszła też śmierć duchowa, odłączenie od Boga, tej relacji wspaniałej z Bogiem. I człowiek został osamotniony, został wypędzony z ogrodu Eden, sprzed oblicza Bożego i od tego czasu Bóg jest niedostępny. Król Dawid w Psalmie 51 powiedział, w siódmym wersecie, oto urodziłem się, w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Każdy z nas rodzi się w przewinieniu. Dawid, taki wspaniały mąż Boży, i mówi, ja urodziłem się w przewinieniu, w grzechu poczęła mnie matka moja. I to jest los każdego człowieka. W liście apostoła Pawła do Rzymian czytamy w
10 rozdziale, w trzecim rozdziale, 10 wersecie, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by dobrze czynił. Nie masz ani jednego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Od tamtego czasu Słowo Boże wprost, nie ma ani jednego sprawiedliwego człowieka przed Bogiem. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy oddaleni od Boga. Nie masz nawet kogoś, kto by szukał Boga. Tutaj mówi wprost. I dzisiaj tak świat wygląda. Ludzie nie szukają Boga. Zadają pytania, Bóg, jaki Bóg, o czym ty do mnie mówisz, człowieku? Wierzysz w jakieś rzeczy, które wierzyli nasi przodkowie. Dzisiaj jesteśmy nowoczesnym, cywilizowanym społeczeństwem. Kto wierzy w takie rzeczy? To było potrzebne ludziom wieki temu. Religia im była potrzebna, Bóg im był potrzebny. A dzisiaj to jest ludziom niepotrzebne. Bo mamy naukę. Bo mamy mądrość, która nas prowadzi. Bo mamy wiedzę i ta wiedza nam mówi, że nie ma Boga. I dzisiaj tak ludzie uważają. Dlatego nie ma dzisiaj ludzi, którzy by szukali Boga. Każdy z nas przychodzi na ten świat grzeszny. Temu nie możemy zapobiec. To jest wszystko konsekwencja tego, co się stało. Ludzie mogą w to nie wierzyć, często uznawać za bajkę. Ale wiecie co, to nie ma kompletnie znaczenia żadnego z Bożej perspektywy. Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to nie zmienia jego stanu przed Bogiem. Bóg w swoim słowie wyraźnie pokazuje, co się stało. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, w tak bardzo znanym fragmencie nam, myślę, że wielu z nas prawie na pamięć go zna, 2 rozdział, 1 werset, do 3 wersetu mówi tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, wśród ich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Umarliście przez upadki i grzechy wasze. Byliśmy umarli. Ale wiecie, apostoł Paweł mówi tutaj dla ludzi w czasie przeszłym. Mówi dla tych, którzy już nie są umarli, dla których coś się zmieniło. Dlatego każdy z nas, jeśli należymy do Boga, zostaliśmy odrodzeni, to w tym sensie jest nasza przeszłość, że byliśmy umarli. Każdy z nas był, z Bożej jego perspektywy, był albo jest umarły. Tylko 2 stany istnieją według Bożego Słowa. Był albo jest umarły. Dotyczy to każdego z nas, nawet jak tu siedzimy. Albo żyjesz, albo jesteś umarły. Nie ma trzeciej opcji. Wiecie, wielu ludzi sądzi, że jakoś to będzie z tym niebem. Nawet jeżeli w nie wierzą, mówią, ach, jak jest to niebo, to jakoś to będzie, bo ja się staram w życiu, żyję porządnie, nikomu krzywdy nie robię. Staram się dobrze postępować. Nie jestem grzesznikiem jak inni. O, tam to są grzesznicy. Nie? Słuchajcie, tak jak ten faryzeusz, który przyszedł do świątyni, się modlił i celnik, znamy tą historię, tak? I ten faryzeusz, tak się mówi, o, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ci inni grzesznicy, którzy tu są i tak dalej. Znamy tę modlitwę doskonale. Też piękna historia pokazująca o człowieka. Nie? I to w zasadzie jest modlitwa do siebie samego, tego faryzeusza. On się sam do siebie modli, mówiąc, jaki on jest wspaniały, a na pewno nie do Pana Boga. I dzisiaj ludzie tak mówią, nie jestem jak ci inni grzesznicy, jestem w porządku. No to wejdę do nieba. Pan Bóg mnie wpuści. To wystarczy, żeby Pan Bóg mnie wpuścił do nieba. Czyli tam wystarczy coś zarobić. I tak ludzie dzisiaj myślą. A jak jest w rzeczywistości, kochani? Skonfrontujmy to z Bożym Słowem. Co Boże Słowo mówi? Czy to wystarczy? 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. Pan Bóg daje przekazanie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. To jest największe przykazanie, jakie mamy dane w Bożym Słowie.
Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Teraz możemy zadać pytanie każdy sobie, ludziom, którzy są wśród nas, czy tak właśnie miłujesz Boga? Bo jeśli nie, to popełniłeś grzech pierwszy w swoim życiu i zasługujesz na potępienie zgodnie z Bożym Słowem. I nie wystarczy ci to, że jesteś trochę dobry, że ludzie dobrze o tobie myślą, bo jeżeli nie miłujesz Pana Boga z całego serca i z całej siły, jak tu jest powiedziane, to nic ci to nie da. Można wielu zapytać, czy w ogóle miłujesz Pana Boga. Niestety to nie jest koniec złych wiadomości. Kiedy czytamy w Bożym Słowie, list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset mówi, proste słowa, ale bardzo dobitne. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć, a potem sąd. Czyli, drodzy, raz żyjemy tylko na tej ziemi, a potem nas czeka śmierć i sąd. Co do tej pierwszej kwestii, to my się wszyscy zgadzamy, że umieramy. Nie trudno zaprzeczyć faktom, tak? Że ludzie odchodzą, umierają, widzimy to. Słyszymy co chwilę, że ten umarł, tamten umarł. Widzimy, że śmierć jest częścią tego istnienia na tej ziemi. I na każdego człowieka kiedyś przychodzi kres, kiedy Pan Bóg tak postanawia. To jest naturalny proces, że ludzie umierają. Z tym drugim jest gorzej. Niewielu ludzi wierzy, że śmierć to nie jest koniec. Mało tego, ludzie chcieliby wierzyć w to, że to jest koniec. Bo to łatwiej, prawda? Kiedy śmierć moja fizyczna jest końcem wszystkiego, jest w życiu o wiele łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że nie muszę zadawać sobie pytanie, co się ze mną będzie działo potem. To mi nie chodzi w ogóle po głowie. To mnie nie martwi, jeżeli nie wierzę, że coś jest po śmierci. Nie muszę zadawać sobie pytania, kogo lub co spotkam po śmierci. Dlatego wielu ludzi wbrew wielu faktom, wbrew temu, co mówi Biblia, chcą wierzyć w to, że nic nie ma po śmierci, że to jest koniec, że jest anihilacja, że się rozpływamy na pierwiastki po prostu i to jest koniec. Bo to jest łatwe też w naszym życiu, prawda? Mogę robić wszystko, bo nikt mnie nie będzie z tego rozliczał. Mogę żyć jak chcę, bo nikt nigdy mnie nie będzie z tego rozliczał. Bo nic nie ma tam. Więc jestem panem swojego życia i będę żył, jak będę chciał. Bardzo łatwe podejście, ale tak nie jest. Słowo Boże mówi, raz umrzeć, ale to nie koniec. Potem sąd. Każdy człowiek stanie przed sądem. Ludzie, kiedy tak mówimy o tym sądzie, to czasem mówią, wierzysz w bajki. Jesteś jakiś zacofany. O sądzie Bożym. Nie strasz ludzi. Nie strasz ludzi. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, jasno, że każdy musi umrzeć, a potem sąd. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, 7 wersecie czytamy tak. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowanie, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Piotr o tym mówi, że przychodzi dzień sądu i zagłady ludzi, którzy odrzucili Boga. I mówi, Pan nie zwleka z dotrzymaniem tej obietnicy. To się stanie. Choć wielu ludzi uważa, że no, co ty tam opowiadasz, tyle lat istnieje ziemia i ci nie wydarzyło i ty im tu mówisz, że przychodzi Boży sąd, ale Boże Słowo to tłumaczy, okazuje cierpliwość Bóg, okazuje swoją łaskę, jeszcze wielu ludziom chce ją okazać. To jest Boża miłość, to jest Boża łaska dla ludzi, że dziś jeszcze Pan Bóg powstrzymuje się od tego, żeby przyjść z sądem do życia wielu ludzi. Powstrzymuje się.
bo chcę okazać łaskę, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do upamiętania jeszcze z ich postępowania, z tego, jak żyją. Ale ten dzień nadejdzie. A Bóg nie żartuje, kiedy sądzi. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest miłością, ale jednocześnie Bóg jest Bogiem sądu i Bóg potrafi się gniewać. Słowo Boże to pokazuje. W Księdze Sofoniasza na przykład napisane jest w 1 rozdziale, 14 wersecie, bliski jest wielki dzień Pana, bliski bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym, przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. To wszystko efekt grzechu przeciwko Panu. Taki jest Bóg. Bóg jest Bogiem, który potrafi się gniewać i potrafi wylewać swój sąd. Nie ma przed Nim mocarza. Każdy bohater będzie krzyczał, jest tu tak powiedziane, że nieważne, jakie wielkie mury ludzie wybudowali, jakie wielkie baszty, one nie mają znaczenia, padną przed Panem. I zostanie tylko człowiek ze swoim sercem i z tym, co zrobił z ofiarą Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Z tym, co zrobił z wiarą w Boga. Tylko z tym pozostaniesz przed Bogiem. To jest jedyna twoja broń, jedyne twoje usprawiedliwienie. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Że tak postępuje z ludźmi? Nie. To człowiek stał się nieposłuszny. To człowiek zapomniał o swoim Stwórcy. To człowiek lekceważy istnienie Boga. Bóg daje się znaleźć ludziom, którzy Go szukają. On dziś jest i woła. Przyjdź. Przyjdź. Dziś jest dostępny. Dziś jest czas łaski. To ludzie odrzucają. To ludzie mówią, jaki tam Bóg? O czym ty do mnie mówisz? Nawet jeżeli słyszą, to nie chcą do tego dopuszczać. Co Bóg myśli, kiedy patrzy na ten świat? Pamiętajmy, że przed Nim jest wszystko jawne, ponieważ jest wszechwiedzący. Psalm 11, 4 werset mówi tak. Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie. Oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozrażonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich, bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość. Prawi zobaczą Jego oblicze. Sprawiedliwy jest Pan, Jego sąd jest sprawiedliwy. Rozumiemy, że Bóg będzie sądził świat, ponieważ jest sprawiedliwy? Nie dlatego, że jest niedobry, albo jak ludzie próbują sugerować, o, Bóg jest zły, bo Bóg chce zniszczyć ludzi. Nie. Bóg jest sprawiedliwy i dlatego sądzi świat. Przez swoją sprawiedliwość i dla swojej sprawiedliwości. Nie możemy przykładać naszej własnej miary i mówić, o, Bóg jest taki niedobry, bo ja bym był taki dobry dla wszystkich i łaskawy. Ale to jest nasza ludzka miara. Nasze własne wyobrażenie Jego sprawiedliwości. A Bóg jest święty. Bóg nienawidzi grzechu. No, gdybyśmy my mogli być sprawiedliwi tak po naszemu, no nie chciałbym być sądzony sam przez siebie samego. Więc Boża sprawiedliwość jest połączona z Bożą miłością i jest doskonała, a nie niedoskonała jak my ludzie. A czy zatem jest nadzieja jakaś? Czy Boże Słowo daje nam nadzieję? Kiedy słyszymy o tym sądzie, że nadchodzi i że on jest nieunikniony w życiu każdego człowieka. Tak jest, bracia i siostry, nadzieja. Dlatego tutaj obchodzimy pamiątkę. Coś, co wydarzyło się na świecie, aby uniknąć Bożego gniewu. Ta łaska jest i ona trwa. Gdyby jej nie było, niepotrzebnie bym tutaj stawał. Z jaką nadzieją bym stawał? Powiedzieć wam, że przychodzi sąd? Że Bóg przyjdzie zniszczyć ten świat? To byłoby złe posłanie. Cóż więcej moglibyśmy powiedzieć? Ale jest nadzieja i dlatego o tej nadziei warto mówić. Jest dobra wiadomość. Bóg przysłał na ziemię swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Tak jak czytaliśmy tutaj
w 16 wersecie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Innymi słowy mówiąc, aby mógł wejść do Królestwa Bożego. Aby mógł wejść do Królestwa Bożego. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 21 wersecie czytamy, on tego, który nie znał grzechu, czyli Pana Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tego, który nie znał grzechu, grzechem uczynił. Pan Jezus wziął na krzyż grzechy całego świata. Sam na siebie wziął grzechy całego świata. Słowo Boże mówi tutaj, stał się grzechem. To jest niesamowite. Trudno nas nawet wyobrazić sobie, jak to jest możliwe, że Pan Jezus stał się grzechem. Tak, musiał się stać grzechem, żeby zgładzić grzech, żeby ponieść śmierć jako ten doskonały baranek Boży, aby przebaczyć grzechy całego świata, aby być dla nas odkupieniem. Ale w tym, co tam się stało na krzyżu, jest wielka tajemnica, której my do końca nie możemy poznać, że stał się grzechem za nas. I Bóg, Ojciec to rozumie i przyjął tą ofiarę. My możemy dziękować, możemy być wdzięczni za tą ofiarę, ale do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło. To jest między Ojcem a Synem. To wielkie zmaganie Pana Jezusa na krzyżu. I to słowa wykonało się, to dzieło wykonało się, abyśmy my byli zbawieni. Ale dla nas jest ważne, że Pan Jezus cierpiał potwornie za nasze grzechy. Niewyobrażalnie. Za Twoje, za moje, za grzechy całego świata. Aby ludzie mogli się opamiętać. Aby ludzie mogli wejść do Królestwa Bożego. Żył jako doskonały, bez grzechu. Aby na końcu stać się grzechem całej ludzkości. Dlatego Ojciec musiał odwrócić swoją twarz. Ale dokonał, wytrwał dla naszego zbawienia, wielkiej swojej miłości. Dlaczego? Dlaczego Ojciec i Syn taki plan zbawienia? Dlatego, że Bóg kocha człowieka. Bo Bóg kocha człowieka. I ktoś powie, że Bóg jest niesprawiedliwy? Bo posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby cierpiał, On doskonały, który nic nie zrobił, aby cierpiał za winy wszystkich ludzi, wziął ich grzechy na siebie. Zrobił to po to, żebyśmy mogli stanąć przed sądem, ale jako usprawiedliwieni i odesłani. Nie musisz być sądzony. Przejdź, ponieważ nie musisz być sądzony. Ponieważ jesteś usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa, przez mojego Syna. To jest wielkie dzieło. Nie bylibyśmy w stanie nic uczynić naszymi uczynkami, aby wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli byś polegał na tym, co zrobiłeś, ktokolwiek by wymyślił, ja wykonam wszystko, będę doskonały w życiu, to nie ma żadnych szans, że unikniesz potępiającego wyroku. List do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset. Stąd, dzięki czynom nakazanym przez prawo, nikt, podkreślam, nikt, nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. To jest z tłumaczenia Nowego Przymierza, ale fajnie oddaje sens tego znaczenia. Nikt przed nim nie będzie usprawiedliwiony, a prawo po prostu daje poznanie grzechu. Daje nam poznanie, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy łaski Bożej. To Bóg, widząc naszą beznadziejną sytuację, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic, uczynił dokładnie wszystko, aby nasze grzechy zostały przebaczone. To jest Jego łaska. I znowu list do Efezjan, 2 rozdział mówi, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. To jest ten punkt przełomowy w życiu każdego człowieka, kiedy Pan Bóg ożywia człowieka,
Byliśmy umarli, tak? Jest powiedziane wcześniej, a tutaj mówi ożywił i sprawia, że jesteś inny w Bogu. Stajesz się nowym stworzeniem. Ożywił wraz z Chrystusem. Przez Chrystusa. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ktoś by chciał powiedzieć, że Bóg jest surowy, że Bóg jest niesprawiedliwy? Dlaczego skoro posłał Jezusa Chrystusa na śmierć? Abyśmy mogli być ożywieni, jak mówi to słowo. Mało tego, byś ty mógł żyć w okręgach niebieskich. Innymi słowy, w Królestwie Bożym. Jest powiedziane, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Wiecie, bracia i siostry, to oznacza, że my przebywamy w okręgach niebieskich już. Że już nas posadził w okręgach niebieskich. Że On ma dla nas miejsce. Że jesteśmy na tej ziemi, ale jesteśmy już w niebie. Czy radujesz się z tego powodu, że przebywasz w okręgach niebieskich już? Czy kiedy żyjesz każdego dnia, idziesz do swojej pracy, kiedy to życie czasem dostarczy nam tylu różnych wrażeń, trosk i problemów, czy zdajesz sobie sprawę z tego? Myślisz o tym, że jesteś w okręgach niebieskich? Że często to, co się dzieje tutaj na tej ziemi, nie ma większego znaczenia, bo ostatecznie jesteś w okręgach niebieskich i oczekujesz spotkania ze swoim Ojcem? Może pojawić się pytanie, czy więc każdy człowiek, skoro Pan Jezus umarł, czy każdy człowiek ma przebaczone grzechy? Czy każdy, bez wyjątku, ma przebaczone grzechy? Nie. Jest jeden warunek, który daje Boże Słowo, który powiedział Pan Jezus Nikodemowi. Musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. Co to oznacza? W Ewangelii Jana w tym samym fragmencie, 18 wersecie, 3 rozdziale czytamy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Widzicie? Pan Jezus też mówi o tym sądzie. Ale kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Uniknął sądu. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I znowu sprawa sądu. Kto uwierzył, nie będzie sądzony. Ale kto nie wierzy, w zasadzie już został osądzony. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, 12 wersecie czytamy, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A więc musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Musisz uwierzyć, ale nie tylko to. Bo wielu ludzi powie, tak, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że był ktoś taki jak Jezus Chrystus. Ja wiem. Ja wiem, że jest Jezus Chrystus. Nawet wierzę, że istnieje. Dlatego Słowo Boże jest bardziej precyzyjne. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Co to znaczy przyjąć Pana Jezusa Chrystusa? To znaczy przyjąć to, co uczynił dla ciebie na krzyżu. Że byłeś grzesznikiem. Że potrzebowałeś ratunku Bożego. Że twoja duma nie pozwalała ci. Ale musiałeś z tej dumy się pozbyć. Upokorzyć się przed Chrystusem, zawołać, że potrzebuje twojego zbawienia, że potrzebuje twojego przebaczenia. Wtedy przyjmujesz ofiarę, przyjmujesz Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, ale przyjąć to, co dla ciebie uczynił. I o tym mówi Boże Słowo. Uwierzyć, że tam umierał na krzyżu osobiście za twoje grzechy. Nie zaś grzechy czyjeś tam, kogoś tam, twoje, własne. I zrozumieć, że to jest jedyna droga zbawienia. Nie ma innej drogi do Królestwa Bożego. Dlatego Pan Jezus mówi, musisz się narodzić na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, 12 wersecie czytamy, nie ma w nikim innym zbawienia, nikim innym, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko Jezus Chrystus, tylko imię Jezusa Chrystusa, żadnego innego, przez które moglibyśmy być zbawieni. I kończę już, kochani.
Czy narodziłeś się na nowo? To jest pytanie dzisiaj. Czy narodziłeś się na nowo? Czy unikniesz tego sądu, o którym mówi Słowo Boże? Jeśli tak, to wystarczy powiedzieć amen. Jesteś w okręgach niebieskich. Chwała Panu. Możesz się radować. A jeśli nie, Słowo Boże mówi, liście do Hebrajczyków, dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Nie buntuj się. Nie buntuj się na to, że ktoś ci mówi, że istnieje Bóg, a ty mówisz, że nie istnieje. Przyjmij to, bo ten czas łaski, który trwa, kiedyś przeminie. Kiedyś Bóg rozliczy wszystkich ludzi albo powoła cię do siebie, kończąc twoje życie, albo zakończy się świat i przyjdzie i wtedy nie ma już innej drogi. Ten czas się skończy. Dlatego, aby użyć Królestwo Boże, musisz się narodzić na nowo. Przyjąć to, co Pan Jezus mówił. Amen. Święty drogi Panie, my Tobie dziękujemy za ten czas społeczności, dziękujemy za Twoje słowo, które dzisiaj również było tak ważnym słowem, Panie, abyśmy je mogli usłyszeć. Dziękujemy za braterstwo, które nas odwiedziło, za brata Pawła. Panie, dziękujemy za to, że również i tam w Żywcu, Panie, Twój Kościół się pomnaża, Panie, błogosław również i tą pracę. Modlimy się o to, by tam, gdziekolwiek są wierzący, Panie, to świadectwo było wydawane. Panie, dziękujemy za pieśni, dziękujemy za Tetianę, za Arka, za to, że mogli nam usłużyć, Panie, za Noemi Pawła. Panie, błogosław również i
każdego brata, każdą siostrę, Panie. Modlimy się o ten nowy tydzień, który jest przed nami, Panie, abyśmy wiedli zwycięskie życie. Panie, chcemy też w czwartek, jeżeli pozwolisz, spotkać się tutaj na tym miejscu. Chcemy Ciebie uwielbić, chcemy przeżywać taki błogosławiony czas również w społeczności, ale i w niedzielę. Panie, dlatego chcemy prosić Cię o to, byś nas, Panie, prowadził, dał Twojej łaski, Twojego wzmocnienia, posilenia. Panie, niech Twój pokój będzie z nami. Pobłogosław również i starsze osoby, schorowane, te, które potrzebują podniesienia. Dziękujemy również Ci za to, że przeprowadziłeś i siostrę Basię przez ten czas, kiedy była i w szpitalu. Panie, ten zabieg, Panie, że w tym wszystkim, Panie, Ty wzmocniłeś i posiliłeś, Panie, naszą siostrę. Dziękujemy, Panie, za to, że możemy widzieć siebie nawzajem, Panie, że możemy oglądać również i to Twoje dobro. Pobłogosław tych, którzy dzisiaj z różnych powodów nie są z nami, Panie, aby też i Twój pokój, łaska i Twoje Boże błogosławieństwo było z nami. Amen. Amen.